Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnej edycji programu Geomat, czyli tego formatu na kanale Wbrew Cenzurze, w którym występujemy indywidualnie. Zapraszam jednocześnie oczywiście do oglądania wszystkich naszych pozostałych programów z dość już bogatej ramówki. No a dziś jak zwykle wrzucam Państwu kilka zagadnień do dyskusji, bardzo dziękując przy tym za dyskusje, które rozgorzały pod poprzednimi filmami z tego cyklu. I w części tych głosów pojawiał się jeden wątek, który chciałbym dzisiaj poddać pewnej bardzo krótkiej refleksji. Pojawiał się wątek służb specjalnych. Zauważyłem w całym szeregu Państwa uwag, komentarzy, stwierdzenia, że i tak służby wszystko poukładają lub i tak służby specjalne, tajne służby mają nad wszystkim pieczę. Krótko mówiąc, my nic nie możemy, taki można z tego wniosek wyciągnąć, chyba że źle zinterpretowałem Państwa opinię, bo i tak decydują o nas ci, którzy siedzą nawet nie w gabinetach formalnych, gabinetach władzy, ale w służbach specjalnych. Chciałbym to w pewnym stopniu zakwestionować. Oczywiście nie do końca. Chciałbym jednak podzielić się z Państwem moją uwagą, moimi przemyśleniami, które wskazują na to, że owe służby specjalne też są przez nas w pewnym stopniu mitologizowane. Z kilku różnych względów. Istnieją takie grupy zawodowe, jedną z nich są właśnie funkcjonariusze służb specjalnych, którym nadajemy, często nie wiedzieć czemu, jakieś szczególne przymioty. Wyobrażamy sobie, że w owych służbach specjalnych czy w ich dowództwie siedzą ludzie potrafiący przeprowadzać skomplikowane, wielopiętrowe prowokacje. Że siedzą tam ludzie myślący na nawet nie kilka, a kilkanaście kroków w przód. Że siedzą i pracują tam osoby, które dysponują jakąś gigantyczną, tajemną wiedzą, niedostępną nam, śmiertelnikom. Tymczasem profil wszystkich właściwie funkcjonariuszy, czy większości funkcjonariuszy służb specjalnych, zbliżony jest do ogólnego profilu, czy średniej całej reszty społeczeństwa i innych grup zawodowych. Ci ludzie bardzo często dysponują nikłą wiedzą, nie potrafią planować w sposób, który umożliwiałby im samodzielną realizację jakichś projektów. Nie mają na tyle szerokich horyzontów, by móc nawet we właściwy sposób przewidzieć konsekwencje swoich działań. Nie dotyczy to tylko służb specjalnych państw kompradorskich, krajów podporządkowanych od choćby takich jak Polska. Dotyczy to również wywiadów, służb specjalnych, mocarstw. Ileż to razy słyszeliśmy o tym, że między innymi w kontekście ostatnich wydarzeń wojennych na Ukrainie, służby specjalne różnych krajów, wywiady różnych państw, w tym mocarstw, myliły się co do pewnych prognoz, przewidywań, a nawet faktów. Nie mówiąc już o ich interpretacji. Ileż to razy dowiadywaliśmy się, że przedstawiciele owych zmitologizowanych służb specjalnych stawali się ofiarami różnego rodzaju prowokacji, sami padali ofiarami tych prowokacji, kompromitujących ich materiałów i tym podobnych działań skierowanych przeciwko nim samym. W służbach specjalnych nie pracują geniusze. Od tego zacznijmy. Zacznijmy od ich ułomności. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Część z Państwa, być może mając rację, nie przesądzam tego na tą chwilę, uznaje, że to służby specjalne kierują całą resztą aparatu państwowego. Rzeczywiście jest tak, że w państwie w pewnym momencie niektóre struktury zaczynają kierować się swoim własnym interesem, odrębnym wobec całej reszty. Tak jest choćby w klasycznym przypadku teorii biurokracji różnego rodzaju. Biurokracji, która nabiera własnej podmiotowości i zaczyna realizować swój własny interes, często niezależny, a nawet sprzeczny z interesami liderów politycznych czy z kierunkiem ogłoszonym przez klasę rządzącą. Tak pewnie jest też w przypadku różnego rodzaju służb specjalnych. Bez wątpienia, oczywiście mają one swoje interesy, mają one swoje wizje. Potrafią one
usadowić na najwyższych stanowiskach w państwie i wcale nie chodzi mi tylko o Władimira Putina, jako dawnego funkcjonariusza KGB, ale również choćby o George'a Busha seniora, postaci ze swoich szeregów. Pytanie, na ile te postaci w dalszym ciągu podporządkowane są swoim dawnym szefom, dowództwom służb specjalnych, a na ile zaczynają być podmiotami, należy już do nieco innej kategorii. Ale tak czy inaczej, owszem, służby specjalne mogą sobie wyodrębnić swój własny interes, mogą próbować sterować pewnymi procesami, kierować całą polityką. Czy krótko mówiąc, ogon zaczyna kręcić psem. One w takich sytuacjach przestają być instrumentem państwa, a zaczynają być ukrytym państwem, czy ukrytym nad państwem, super państwem. Tak, teoretycznie ta sytuacja, owszem, jest możliwa. Aby tej sytuacji uniknąć, w całym szeregu różnych krajów stworzono skomplikowaną sieć powiązań różnych, konkurujących pomiędzy sobą służb specjalnych. Aby ogon nie zaczął kręcić psem, wymyślono, między innymi w Syrii, podam tu przykład dość dobrze mi znany ze studiów i badań nad sytuacją w tym kraju, że fajnie by było powołać kilkanaście służb specjalnych konkurujących ze sobą, no i często nawet się zwalczających. Ale chcących też pokazać ostatecznemu arbitrowi, jakim akurat w Syrii jest ośrodek prezydencki, swoją skuteczność. Rozwiązanie syryjskie, notabene podpowiedziane przez byłego oficera Sisi Hajzdinst, który znalazł się na Bliskim Wschodzie po upadku III Rzeszy i po II wojnie światowej, okazało się być dużo skuteczniejsze niż rozwiązania w tych krajach arabskich, gdzie służby specjalne były monolitem, stanowiły jedną strukturę. Rozwiązanie konkurencji wewnętrznej, gdzie 17 służb specjalnych nawzajem walczyło między sobą często o względy owego głównego arbitra tam w osobie Baszara al-Asada i jego najbliższego otoczenia. Wiele innych krajów zastosowało podobne rozwiązania. Reasumując, nie wierzmy, proszę Państwa, w wyjaśnienia jednoczynnikowe. Redukujemy w ten sposób rzeczywistość. Jeśli powiemy, że służby tajne, specjalne mają wpływ na różnego rodzaju procesy polityczne dziejące się na naszych oczach, na decyzje, to będziemy mieli rację. Nie mówmy jednak, że mają one wpływ decydujący, no chyba, że mamy na to niezbite dowody. Niezbitych dowodów mieć jednak nie możemy, chyba, że po upływie bardzo długiego okresu historycznego i odtajnieniu akt, z prostej przyczyny. Zasadą działania owych służb jest tajność. Nie mylmy ich jednak z nadludźmi, z półbogami, którzy kreują całość naszej rzeczywistości. Ciekaw jestem Państwa opinii na ten temat. Wiem, że to, co powiedziałem, może wywołać różnego rodzaju polemiki, do których gorąco Państwa zachęcam. Zapraszam jednocześnie do owych polemik na nasze media społecznościowe. YouTube to jedna forma. Komentujcie Państwo pod tym filmem, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, ale również w innych mediach społecznościowych, choćby w Facebooku. Dobrze by było, aby te nasze skromne forum, które udało się już dzięki Państwa zaangażowaniu stworzyć, stało się takim miejscem debaty na tematy ważne. A uważam, że właśnie to zastanawianie się nad rolą, sprawczością służb specjalnych do owych ważnych tematów niewątpliwie należy. Dziękuję Państwu za uwagę. To ja, Mateusz Piskorski, i zapraszam na kolejne programy na kanale Wbrew Cenzurze, oczywiście na polubianie i dzielenie się swoimi uwagami. Dziękuję.